Dzień dobry, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Sonic Adventure DX, odcinek kolejny na peczeta, I dziś będziemy robić historię Knucklesa, który jak nie Sonic się nie śmieje i zamiast tego woli pokazywać swoje mięśnie, więc jadymy. I znowu się zacznie dla mnie tłumaczenie wszystkiego. As far back as I can remember, I've been living here on this dark island, always guarding the Master Emerald from anything that could harm it. I don't know why I was given this job, why it was my fate, destined to be here forever. What the? What's going on here? Oh no! Something's happened to the Master Emerald! Huh? Who are you? Did you do this? Oh, I'll get you for this! Hey! No fair! Wait! What's happening to you? Come back here! Whoa, that was incredible. I've never seen anything like it. Oh no, it's starting to happen. Without the Master Emerald's power, this whole island will fall into the ocean. It's up to me to find the missing pieces of the Master Emerald. It won't be easy. Pieces flew off everywhere. Guess I'd better start looking anywhere I can. Więc tak, ludzie, historia Knucklesa. Historia Knucklesa ogólnie opiera się na tym, jego wątek fabularny opiera się na tym, dlaczego on właściwie strzeże główny szmaragd. Dlaczego on jest jedną kolczatką i dlaczego nie widzimy innych kolczatek, tylko trzy jeże? Tak. Ogólnie to, a propos już tego, że jego przeznaczeniem jest właśnie to, że musi... Znaczy przeznaczeniem... Jego właściwie sensem życia jest to, żeby pilnować szmaragdu chaosu, głównego szmaragdu, to chyba niezbyt się w tej sprawie dobrze sprawuje, no bo już raz został ukradziony główny szmaragd, a drugi raz to no, go zniszczyli, więc no bądź co bądź jakbym może inaczej powiem, gdybym miał na sobie powierzyć dziecko, wiecie, jako niańce, to raczej bym tego nie zrobił. Albo nawet psa. Albo i nawet rybkę. Dobra, ale gdzie mamy iść? Nie do Mystic Ruin. Tu mamy iść. Dobra, idziemy tutaj. Aha, i ogólnie efekt trochę zepsuł ten mój widescreen hack, bo jak zauważyliście, to wyspa anielska podczas Angel Island była już przy oceanie, na kastnicy, gdzie Knuckles sobie tam gadał, rozważał nad sensem swojego życia. Było to wspomniane widescreen hacking. Gdybym nie miał tego widescreen hacka, to praktycznie nie dałoby się zauważyć, że anielska wyspa jest czy w kosmosie, czy w powietrzu, czy w ziemi. No ale upadła, bo znowu szmaragdu nie ma. Chociaż właściwie główny szmaragd nadal tam jest w kawałkach, bo w kawałkach
kawałkach, bo w kawałkach, ale jest. Tu jakaś moc chyba jeszcze powinna utrzymywać angielską wyspę. Ale tak, mamy iść tutaj. Czy mogę to rozwalić? Mogę. I przez to wyważyliśmy drzwi jakimś cudem. Ale tak, no głównie misje jakoś zapolegają na tym, że musimy znaleźć właśnie no cząstki głównego szmaragdu. Mówię, tak sobie zażartowałem, że skoro historię Sonica przeszedłem w 4 odcinki, a historię Tales of 2, tak sobie zażartowałem gdzieś chyba, że historię na Chrisa w jeden odcinek przejdę. Co właściwie nie musi tak wcale odbiegać od prawdy. Ale tak, na dole mamy radar, który nam pokazuje, gdzie jest szmaragd. Najlepiej jak działacie na słuch, bo kolorki mogą czasem być mylące. Ale no, pyk. Już znaleźliśmy. 48 sekund. Easy. Tak mniej więcej każda misja będzie u mnie wyglądała, że 40 coś koło minuty. Ewentualnie do dwóch max. Good enough. Good enough. Dobra, jest już noc. Jakimś cudem spędziliśmy 40... Było południe. Spędziliśmy 48 sekund w poziomie. Już noc. Dobra, ale idziemy tutaj, tutaj, tutaj. Tu, o. A, wyprzedziłem. Tu myk. No. O, jeszcze nie tutaj? O, tak, tutaj. Dobra, więc teraz jesteśmy w Kasynopolis. Tutaj mniej więcej działa to tak samo jak z Talesem. A swoją drogą taki mały easter egg. To się pojawia bodajże jeszcze w Sonic Adventure 2 i w Sonic Generations, czyli Challenge Space, czyli fikcyjna seria filmów w Sonicu... w uniwersum Sonica, o. Mniej więcej reklamy właśnie Challenge Space 1, 2 i 3 pojawiają się w Sonic Adventure 1 właśnie, Sonic Adventure 2 oraz Sonic Generations. Więc fajnie, fajnie. Więc chodźmy do Kasynopolis. I tutaj, ten poziom jest najbardziej ciekawy, jeżeli chodzi o to, jakie różnice zostały poczynione w wersji japońskiej względem innych wersji. Nie, na odwrót. Otóż... chwilę, gdzie jest ten pierścień. Sprężyna, tutaj. A więc tak, ludzie. Tego w wersji japońskiej oryginalnej nie ma. W wersji na GameCube jest, ale w japońskiej nie ma. Prawdopodobnie teraz będziecie mieli filmik, jak to wygląda w wersji japońskiej. Czyli kowbojka, która jak się do niej zbliży z drinkiem, jak się do niej zbliży, to wydaje nam dosyć ciekawy dźwięk. I jeszcze zostało odnalezione prototypowe, raczej nie, inaczej. W prototypie Sonic Adventure, raczej w demówce, został odnaleziony model, bo to po prostu taki, wiecie, jakby art, tylko co? Bo ten model bojkę, o którym mówię, to jest po prostu grafika przeniesiona w trójwymiar, ale w demo znaleziono 100% model wersji. Co, jakiej wersji o co chodzi? Tak dobrze mówię. Wersji takiej, że to miał być króliczek Playboya. Nie wiem, czy to też wam uda mi się zademonstrować, czy to
znajdę w porę czy nie, ale no, postaram się. Dobra, nie czuję, kiedy rymuję, ale dobra, mamy pierwszy śmiech los. Tutaj nam trochę już... Już trochę zeszło na tym poziomie. Ale to tylko wyłącznie dlatego, że chciałem wam pokazać tą ciekawostkę na temat... na temat Casinopolis. Ten poziom nie ma zbytnio dużo ciekawostek, a tu akurat jest taka ciekawostka, co... to już pokażę. Gdzie jest ten szmaragd? Mam życie, Nie, nie mam życia, jestem no life'em. Nie, tutaj gdzieś? Tutaj może przy tym statku? Nope. No przy tym statku... To jeszcze tylko jeden. Tu? Tutaj, pod łapą chyba. Nie, nie tutaj. Pod drugą łapą? Nie, w pysku jest przecież. Jaka hamuła, ja nie mogę. Dziękuję. No, mówię, że około 2 minut. Dobra. Jadę z tym dalej. Nie zadowolisz. Where in the world am I? I don't remember being here before. But something about it is familiar. This is very strange. Wiecie, skąd Knuckles mówi, że to jest dla niego bardzo... że nie wie skąd, ale zna to miejsce, ponieważ on się tutaj wychował, znaczy wychował, został tutaj urodzony. Nie chcę tutaj snuć jakichś moich teorii, ale kiedyś myślałem, że skoro to jest przeszłość i dodatkowo jeszcze jak niedawno dowiodłem, w plikach gry jest to nazwane nawet przeszłość, mam dziwne wrażenie, że Tikal to jest matka Knucklesa. Mam jakieś takie dziwne, niepokojące wrażenie, że to jest... że Tikal to jest właśnie matka Knucklesa. Ale nic nie mówię, nic nie mówię. Jest tu Tikal? Nie ma. Ale tam jest, ze swoim ojcem. Porozmawiając sobie z kolczytkami może. Nie mogę, więc chodźmy do Tikalu. To call, the 7 emeralds are essential to our survival. It is for the good of all our people. How can I make you understand? Attacking other countries, stealing and killing can't be the right path to peace. No one has the right to take their holy grounds. I beg you, Father! Now where am I? Back in Station Square, I see. What's going on here anyway? Ogólnie to Knuckles też... Oh, hello. I wonder what those guys are doing. Jak to co, no śpią. Znaczy, z otwartymi oczami, ale śpią. Ale... Knuckles ogólnie ma też usunięty ruch, jakim jest atak z podbródka. Prawdopodobnie był on zastąpiony tym ruchem, jak mniemam. No i tak. I ogólnie ludzie, co się teraz wydarzyło, bo teraz pewnie macie wielki mętlik w głowie dla tych, co nie ogarniają fabuły. Otóż było tam, że ten ojciec Tikal, bo to jest jej ojciec, kradł, plądrował i inne tak,
i napadał na inne kraje, ale nie wiecie, co to wyprzedzało, bo ja czegoś nie pokazałem, co powinienem pokazać chyba w historii Talesa. Niestety tego nie pokazałem. Otóż jedna z kolczatek, znaczy praktycznie wszystkie kolczatki mówią o tym, ale no niestety schrzaniłem i tego nie pokazałem, więc mówię. Historia mniej więcej wygląda tak, że Tikal kiedyś miała, no jak można się domyśleć, babcię, co nie? Ta babcia podtrzymywała, nie wiem, psychikę ojca tak, że nie plądowałbym normalnym gościem, dobrym władcą i w ogóle. Gdy babcia umarła, Tikal, to ojciec zaczął szaleć i no właśnie, dostał fioła na punkcie szmaragdów chaosu i tego, że trzeba napadać na inne kraje, więc no tak trochę temu, chociaż właściwie może to była teściowa, to wiele wyjaśniało. Ale dobra, chodźmy tutaj, bo tu mamy iść. Hey, it's Dr. Eggman. What's you got there? It's gotta be a part of the Master Emerald. Hold on, come back here. Dobra. Zauważcie, że nie wchodzimy do lewych drzwi, bo do lewych to jest Chao Garden, a tu jest... a tu wszedł Eggman. Eggman, give me back the Master Emerald. Knuckles! Oh, this isn't what you're after! You're right. That's okay, though. I can use you as a guinea pig to test it. Chaos! Chaos? It's that creature again. The same one I saw on my island. He was there when the Master Emerald shattered. I'm sure of it. He saved me the trouble of looking for him. Now I'll get him good. Way to go, Chaos! Changing shape won't scare me. Fine, give it your best shot. No i dobra, Chaos 2? Tak, Chaos 2. I walczymy sobie tutaj z nim, żeby go załatwić, hehe. Jak widzicie, Chaos blokuje nasze ataki. Blokuje nasze ataki tarczą. Jakąś dziwną. I to, co lata tak wokół niego, to są. Nie wiem jak to nazwać. Powiedzmy, że energia szmaragdów chaosu, coś koło tego. No i kiedy on tak zastyga w miejscu, my musimy go uderzyć. Oczywiście nie musimy dać się uderzyć, ale no. No czasem to jest najlepsza rzecz, żeby dać się jakoś tutaj, żeby on cokolwiek zrobił ze swoim życiem. Ała. Ale spoko, ja mam wszystko. Everything calculated. Spokojnie. W ogóle tak się zastanawiam, czy PS5. Sonic 25 z Sonic Adventure DX nie zrobić z... chyba raczej nie. Przecież muszę też bossów pokonywać. Musiałem tak... Chociaż właściwie można by zrobić tak po skończeniu Sonic 25 z Sonic Adventure DX. Można by zrobić live'y z prototypu. Tak, żeby się pobawić trochę tylko. Ha! Pokonałem cię, Maszkaro. So what have you won this time? You have yet to see the true powers of chaos. Yeah, yeah, that still doesn't faze me. You hear? I know something that might. It's about Sonic. What? What about Sonic?
He's after the pieces of the Master Emerald too. What do you mean? You're not the only one on a wild goose chase, idiot. Why should I ruin your surprise? I wonder what he meant by that. I'd better find Sonic. I wonder why Sonic is after the Master Emerald. I'd better work fast and get to the bottom of this. No, szybko poszło. Nagle teleport. dobra. Czyli teraz musimy się iść na spotkanie z Sonikiem, który jest tutaj? Tu jest Sonic? Gdzie jest Sonic? Nie ma Sonika. Tu jest Windy Valley. Tu bym poszedł, bo... Zaraz. To jest po rozwaleniu tego, więc no teoretycznie Sonic to jest tu powinni być. Chyba, że... Nie. Chyba więc co mam zrobić? Mam takie dziwne przeczucie. W każdym razie, no Eggman nam, oczywiście oszukał nas, powiedział, że... No. You've got the shovel claw. Now you can dig through dirt and stone. Press the jump and action buttons simultaneously. Oczywiście nas Eggman oszukał, bo powiedział, że Sonic również szuka głównego szmaragdu. Więc musimy to rozkopać, żeby dostać guzik. Monkey Destruction. Dobra, czyli musimy... O, tada! No ta, nic się nie stało. Prawie nam wyrąbało... prawie obok łbami wyrąbało to. Nic się nie stało. Czy teraz będą Sonic i Tails? Nope. Co ja mam jeszcze zrobić? Dostałem upgrade. Nie wiem, że ja do jakiegoś jeszcze poziomu muszę iść. To by nawet było dosyć logiczne. Kurde, teraz mam wątpliwości, czy jednak ten... zdobędę w jeden odcinek przed historii na kryzys. Czy ja coś tutaj muszę zdobyć? Nope. Tu jest główny szmak, to raczej jego szczątki, to raczej nie muszę iść. Czy mogę tą małpę jakoś pozwalić? Nie. Znaczy chyba nie zdążę. Albo staram się. No, ewentualnie jeszcze mam trzy historie do tego, żeby je przejść w jeden odcinek, co jest bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne. I jeszcze taka mała sprawa dla tych, co nie rozumieją. Jeżeli jakieś castingi się powtarzają z jakiejś historii, to ja ich nie tłumaczę drugi raz, bo mi się po prostu nie chce. Więc dla tych, co na przykład nie wiedzą, dlaczego historia Tailsa nie była przetłumaczona prawie cała, ponieważ dlatego, że przetłumaczyłem historię Sonika. A 90% rzeczy, które się pojawia w historii Sonika, pojawia się również w historii Tailsa. Okej, co ja mam zrobić? Zgubiłem się. Właściwie. Tak mniej więcej było przy mojej pierwszej próbie nagrywania Sonic Adventure DX, kiedy to chciałem jeszcze zrobić post komentary. No tu jest warsztat Tailsa, tu ich nie ma. Może ja powinienem do Station Square jechać? Tylko właściwie po co? Ja chyba wiem, ja jednak chyba powinienem pójść do Station Square. Może coś tam być ciekawego. Bo skoro tu Sonika i Tailsa nie ma, to może się nie załadowali po prostu jeszcze. A propos, to jest emblemacik ukryty. To chwila. Zobacz, czy oni tu jeszcze są. Nie ma.
Też nie chcę iść. I myk. Wow. Spójrzmy sobie tutaj. Tak tutaj. Chcę wam pokazać jeszcze jeden emblemat ukryty, który jest tutaj. Gdzieś on tu był. O. Lol. Dobra, chrzęć to. Czy tu mogę jakoś... Nie mogę tego rozwalić, więc nie mogę tutaj... Chyba, że nie, do Twinkle Park nie mogę wejść na KSM. Znaczy mogę, ale nie robię tutaj glitchy w tej grze. No byłem przed chwilą i nic nie znalazłem, Tikal. Czyli chyba jednak tej historii w jeden odcinek nie zdążę. To byłoby zbyt piękne, aby było prawdziwe. Dobra. No jestem w mistycznych ruinach. No nie. Chyba, że muszę to drugi raz wykopać, ten przycisk. I go zanieść tam, aż tam do tej małpy. Aż tam do tej małpy. No tam, gdzie jest ta druga małpa. No schodzimy. Zawsze warto sprawdzić. Bo o ile dobrze pamiętam, to każdy przedmiot się zapisuje, jaki w ręce mamy. W sensie, jak przechodzimy z poziomu do poziomu, raczej z hubworlda do hubworlda. Więc to zbytnio nie powinno zamieszać nic. Nie no, Sonic i Tails później poszli. Chyba, że Knuckles był wcześniej w Red Mountain. To by właśnie dużo wyjaśniało. Pyk. Jej. Chodzimy do Red Mountain. No, z tej trzeciej. Ta muzyka. O ile mnie słuch nie myli, to sądzę, że to jest saksofon tutaj użyty. O. Dobra. Teraz kolejny. Proszę, kolejny. He? Tutaj gdzieś. Dobra, więc gdzieś tutaj to. Mniej więcej na tej wysokości. O, tutaj. Ha! Ha! Tutaj powinien być ranga A już od razu, a nie! To jest za proste. Good enough. Nie zadowolę po prostu. Dobra, teraz pójdźmy na konfrontację z Sonikiem i Tailsem. A raczej z Sonikiem, bo z jakiegoś powodu Tails też walczył według niego. Z Knucklesem jakoś go nie ma, więc tutaj jest akurat potwierdzenie. Historia Knucklesa potwierdza to, że historia Tailsa to jest właściwie kłamstwo. Więc no sorry Tails, ale no kłamczyłeś. Poza ostatnimi częściami twojej historii, gdzie naprawdę osaiłeś tutaj Station Square. Bo historia Tailsa kończy się wcześniej od historii Sonika. Tak wam powiem. There's Sonic. Eggman was right. What's that in his hand? It looks like a piece of the Master Emerald. He has no right to have that. Hey, Knuckles! Whoa! What do you think you're doing? All right. Put him up. Hand over the emerald now. That's not gonna happen, buddy!
No, więc jak widzicie, historia Tysa się nie wydarzyła nigdy. Raczej ta część dopóki finał boss. Oh jeez! Oh no, the Chaos Emerald! Eggman, what's he doing here? Uh-oh. That's all there is to it. You guys are too easy. That's a Chaos Emerald. First come, first serve, they say. And you served me too well for your own good. You can't get away with this! Knuckles, did you let him trick you again? Like you weren't. Smooth move, Knucklehead! I've got four emeralds now. Here, Chaos! Come here, my hunter. Now look what he is! No problem. I'll make him eat dirt. I tak, no i teraz takie moje niezrozumienie na kwestię, no skoro Sonic nie może posiadać głównego szmaragdu, a raczej jego części, to przepraszam bardzo, ale dlaczego rozmawiałeś z Eggmanem jakąś minutę, zanim się Chaos pojawił i wtedy kiedyś pokazał, że ma szmaragd hostu, dlaczego mu tego nie odebrałeś? Yeah. Ale dobra, znowu Chaos 4. Znowu z nim walczymy i znowu te świetne shadery. I jest fajnie. I tym razem walka Knucklesa z nim jest dużo łatwiejsza niż walka Tailsa z Chaosem. Ponieważ no, bądź co bądź, szybowanie Knucklesa jest podobne troszkę do homing ataku Sonika. Czyli, że możemy praktycznie atakować wokół siebie, jak jesteśmy w stanie szybowania, tak samo jak homing ataki. W przeciwieństwie do homing ataku, to tutaj możemy jeszcze sterować tym. Możemy obracać Knucklesem! To jest fajne. Dobra, ty się tam wychylę, ja cię załatwię i jesteśmy kwita. Ty mi zażarłeś 4 szmaragdy, ja cię zabiję. To jest sprytne. Znaczy, zabiję. Rozpuszczę cię. Tylko czekaj, bo muszę iść po pieniądze za konto w banku. Co? Muszę iść do banku po pieniądze. O! Tak lepiej. Wtedy cię rozpuszczę. O Boże. No i dobra, teraz pyk. Wykończyliśmy po raz trzeci Chaosa 4. Ej. No i znowu Carrier przylatuje. No. To rozdzielczość tych kasynek czasami nie dobija. Znaczy, rozdzielczość jest spoko, ale no... Behold my flying fortress! My creation, the Egg Carrier! Beware! Chaos's true power is yet to be unleashed! We shall meet again! Hurry, Sonic! What are we waiting for? My workshop's closed, so let's get the tornado and go after him. Good idea. Hey, Sonic. You go on ahead without me. I have some things I need to take care of. No problem, Knuckles.
We'll take care of everything here. Let's move. Więc tak, ludzie, to było na tyle z historii Knucklesa na ten odcinek. Aż zobaczę, ile już mam jej. Adventure. 70%, no please, gdy będzie to moje zagubienie się, to już byśmy przeszli tą historię. Ale tak, tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć, pa pa!